Witam bardzo serdecznie z tej strony Dominik Games Poland. Witam Was na czwartkowym podsumowaniu kolejnej edycji leavesmc.pl feed. No i co? No w ostatnim tygodniu znowu dużo się nie podziało na serwerku. Ale no jak widać możemy zauważyć pierwsze zmiany. Tutaj ten, tutaj dziedziniec w zamku. Jeszcze tą podłogę trzeba będzie tutaj ten tutaj to wokół. No i tu to trzeba właśnie tą ścieżkę tutaj dokończyć. Wokół tej tutaj pięknej fontanny. Ona powstawała na live. Tutaj takie jakieś małe tereny i jeszcze tutaj przez tą bramę ścieżkę tam do tamtego mostku. Tutaj jakieś może dwa drzewka, armaty się może tutaj zrobić, które pilnowałyby tego zamku. No i ogólnie... Tutaj ta kaplica, zrobiłem przed nagrywaniem, chwilę przed nagrywaniem zrobiłem takie żyran. Oj, tu nie skończyłem, to czekajcie, może to skończymy. Tu właśnie zrobiłem takie żyrandole. Może są one na wyrost, ale mają robić wrażenie, więc z pewnością one to, owe wrażenie na was zrobią. Dobra, tylko to trzeba tu wykończyć. Tutaj dałem jeszcze glowstone'y przy tych ławkach, żeby to ciekawiej wyglądało. Tutaj ołtarzyk. Tutaj to trzeba oczywiście zbić miejsca dla ministrantów, dla księdza. Wiadomo, jak jakieś koronacje, to zawsze jest mszanie. Wiadomo, to jest taka kaplica, wiecie, koronacyjna. Tak, kaplica koronacyjna w zamkach. No bo w zamku zawsze jak były jakieś koronacje, no to przecież w zamkach były kaplice do tego celu robione. Tutaj to pokazywałem, tutaj taka fontanna jest na dziedzińcu, ta wieża. Zajmiemy się zagospodarowywaniem tego tutaj miejsca, tu jakieś chyba pokoje będą. Być może tu. O, no i tutaj w tym miejscu mamy salę tronową, tak jest, salę tronową tutaj mamy, będzie to taki krótki odcinek jak ten z tego tygodnia survivala mojego, survivala tego single player. Tam też niewiele zrobiłem, tutaj też w sumie niewiele zrobiłem. I co, przed odcinkiem tutaj na tych dwóch koronach, te korony to wczoraj na live powstały. Dałem tu na te korony jeszcze glowstone, tutaj dywanik i tron. Tron, proszę bardzo, jest tronik. Można sobie nawet przecież komenda sit jest. Sit. Tyk. I o. F5. Pyk, pyk. O. I sobie proszę bardzo siedzę na tronie. Jak król. Jeszcze taką koronę można by sobie zrobić. I ogólnie co? No w sumie to by było na tyle. Jeszcze jest ekspiarka tego. Kubarele zrobił ekspiarkę w Netherze na Endermanach. Ale niestety tam jakoś się nie mogę dostać. Może w następnym odcinku wam ją pokażę. Bo teraz no to wiadomo. No by nie szło po prostu, bo on mnie chyba jeszcze do tej działki nawet nie dodał. No nie wyświetla mi się. Nie wiem też jak jest ona nazwana. W każdym razie nie wyświetla mi się. To trzeba
Będzie skończyć jeszcze. A tutaj zrobimy może jakiś taki... tych skrzyń to ja się w końcu pozbędę. No, ale zamek ogólnie prezentuje się całkiem już nieźle. Tu można by jakiś ogródek, taki małe reprezentatywne wejście do tego zameczku zrobić. I to trzeba będzie skończyć. No. Może tu sobie wlecę i ten... Skończę to. Czekajcie, shop. Ja tą wieżę tylko na szybko skończę. No. Shop. Pyk. Bo chyba tylko to zostało nam do zrobienia tak naprawdę. To z tego zrobimy. O. Gdzie by to było? Tu gdzieś. Nie, za wysoko to dałem. To powinno być troszkę niżej. O, pięknie. Ta wieża jest raczej taka dla pitchu, ale żeby dało się tutaj ładnie stanąć i zobaczyć ten cały tutaj teren. Nie no, najlepszy widok na okolice, no to jest z tej wieżyczki oczywiście. O, właśnie, jeszcze tutaj na tej wieży można by skończyć. O, tak nawet może być ciekawiej. No i tak ten zamek się prezentuje. Pożegnamy się może z tronu. Więc co no. Więc co, ja myślę, że tyle miałem wam do pokazania. Usiądziemy sobie na tronie Seed F5 i pożegnamy się. No tak więc co, no pożegnamy się. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Pożegnam się z tego tronu właśnie, który tutaj widzicie. Dziękuję wam za ostatnią mega aktywność na live'ach i w ogóle, że przybyliście tak tłumnie ostatnio na kanał. Za to wam serdeczne dzięki i trzymajcie się w następnych live'ach i odcinkach. Cześć!